Witam Was dzisiaj. Dzisiaj Wam zaprezentuję moda Slime Plus. Mod, jak wiem, jest bardzo, ale to bardzo rzadki, więc też ja sam nie do końca wiem, jak go używać. Jest mało informacji o nim w internecie, no ale dobra, jest coś takiego właśnie. No dobra, nie wiecie, ale tu w tym modzie są dodane takie coś, co robi właśnie ze slajmów. I wydaje mi się, że każde robi co innego, a nie jestem tak, każde robi co innego. To znaczy, że no, jedno nas odpycha, jest to niebieskie, żółte. Różowy nas przyspiesza. Różowy nas przyspiesza. Co to żółte robi? Żółte nas podrzuca do góry. O, ale trzeba mieć zbroję. Widzę. Okej, teraz zielone. Zielony jest chyba naturalny i nic nie robi. A czerwony, na czerwonym się ślizgam. Gram na nocy, bo jest powiedziane w tym modzie, że daje nowe rodzaje slimów. Myślałem, że one się w nocy respią, ale widzę, że nie ma tu żadnego slima. Teraz jest jeszcze nowego. Jest takie coś. I to jest jakby w środku puste. I jeżeli postawimy tu właśnie gdzieś tu czerwone pochodnie, to nic się nie dzieje. Ale jeśli mamy takie zapełnione, to ja może się przyszykuję, bo to będzie walka. Jeśli mamy takie coś i położymy czerwone pochodnie, to tworzy nam się slime. No, tak to wygląda. I przychodzi Clipper i wszystko rozwala. Ale dobra, przynajmniej. Dobra, wiemy już na czym to polega. Już mniej więcej orientuję się w tych modach. No, jak skraftować, tylko to jest najcięższa rzecz, bo to jest jedyny mod, w którym nie wiem, jak skraftować. Dodany jeszcze na. Nawet TNT, ale ja może zrobię właśnie dzień. Dobra, mam dzień. No dobra, nieważne. Odsunę się od tych zębiaków. Mam dzień, ok. Stawiam TNT. Teraz zobaczycie, co to TNT robi. Czyli ona wybucha. Ona wybucha normalnie, tylko ma taki. Większy zasięg, zwłaszcza do mobów, bo już tak o. Jeśli mob podejdzie do tego, nawet jeśli nie będzie podchodził, będzie gdzieś w jakiejś odległości od tego, to go wysadzi po prostu. No i to jest wszystko na temat tego modu. Moda. A jeszcze nie. No. Właśnie tak myślałem, że o czymś nie powiedziałem. I slime. Okej, dobra. To już wszystko się wyjaśniło. Mamy coś takiego i pewnie to jest tak zrobione. Wleję tu teraz, tak, to mi się stworzy slime. Jeśli zrobię tak o. No to już nie wiem. Może się jakoś fosłokę czy coś. Nie. No dobra, to przynajmniej wiemy, że wiaderko jest z tym slajmem, śluzem slajma. Z każdego slajma pewnie dropi kulka. Jeśli mamy cztery, układamy pewnie kwadrat. Tak. Jeśli mamy cztery, to układamy kwadrat i mamy coś takiego. No. Okej. Okay. Mniej więcej postarałem się wytłumaczyć tak, jak umiałem. Pamiętajcie, że ja też do końca nie wiem, o co w tym chodziło, więc
nie narzekajcie. No i co, i to tyle. Dobra, to do następnego odcinka, cześć.